Anna Małysiak, dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem z cyklu Biuro Karier Bliżej Biznesu jest pan Robert Sosiński, Business Unit Manager Akademia z firmy TÜV SÜD Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czym jest Akademia Jakości TÜV SÜD przy Wyższej Szkole Bankowej w Opolu? Akademia Jakości TÜV SÜD, którą mamy nadzieję uruchomić przy Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, jest, wydaje mi się, bardzo ciekawym pomysłem na dostarczenie szerokiego pakietu wiedzy z dziedziny jakości, który byłby dedykowany wszystkim chętnym, ale przede wszystkim studentom i słuchaczom, którzy uczestniczą w zajęciach na Wyższej Szkole Bankowej. Jakie są największe korzyści dla studentów po zakończeniu takiej akademii? Wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z jedną główną korzyścią, którą jest pełne merytoryczne przygotowanie studenta do podjęcia pracy w dziale jakości, w dziale zarządzania jakością czy w dziale kontroli jakości. Jakość jest na tyle pojemnym pojęciem, które pozwala na funkcjonowanie w biznesie, w przemyśle, w usłudze, ale tą jakość trzeba niestety zrozumieć. Nasz pomysł opiera się na takim przedstawieniu zagadnień jakościowych, które daje pełną paletę możliwości właśnie zafunkcjonowania w różnych przedsiębiorstwach. A w jakiej formie będzie się odbywała Akademia Jakości? Czy to jest w formie e-learningowej, czy to jest w kontakcie? Te zajęcia, które mamy nadzieję realizować w przyszłym roku, będą odbywały się w formule stacjonarnej, o ile oczywiście możliwości pozwolą, ale to spowoduje, że osiągniemy prawdopodobnie znacząco lepszą relację pomiędzy słuchaczem a trenerem. To pozwoli nam na przeprowadzenie pewnych symulacji, ćwiczeń, których nie dalibyśmy rady zrealizować w formule online czy w formule e-learningu. Właśnie formuła e-learningu. Co pan o niej sądzi jako o nowoczesnej takiej formie przekazywania wiedzy i uczenia? Muszę pani przyznać się do jednej rzeczy, mianowicie 2 lata temu, 3 lata temu nie postrzegałem e-learningu jako skutecznej formy zdobywania wiedzy. To się zmieniło. W tej chwili można pewnie nawet i powiedzieć, że jestem fanem tej metodyki. E-learning ma wiele przewag nad standardowymi formami nauczania. Najważniejsza chyba to jest taka, że ta porcja wiedzy może do mnie trafić w wybranym przeze mnie momencie. Nie muszę wpisywać się w żaden harmonogram, nie muszę wpisywać się w żaden plan. Jest to elastyczny. Tak, e-learning jest bardzo, bardzo elastyczny. Jeszcze jedna przewaga. Zawsze mogę wrócić do tego materiału, który już przerobiłem. Mogę sobie powtórzyć, mogę sobie ten materiał odświeżyć, więc wydaje się, że to jest przyszłość, to może za dużo powiedziane, ale bardzo ciekawa metodyka pozyskiwania wiedzy. A jakie pan ma rady dla młodych ludzi, dla studentów, którzy wchodzą teraz na rynek pracy? W TÜV SÜD Polska pracuje cała masa młodych osób. Ja pewnie już zaliczam się do tego grona dinozaurów. Obserwuję ich zachowania, obserwuję ich postawy. Muszę powiedzieć, że to są fantastyczni ludzie, ale jednak daje się zauważyć, że na początku tej kariery są lekko przestraszeni. Wydaje się, że nie wierzą we własne siły, więc nie czuję się na tyle kompetentny, aby udzielać rad młodym osobom, ale jeżeli coś przychodzi mi do głowy, to tylko to, żeby ufali we własne siły, we własne umiejętności i te umiejętności wykorzystywali u swoich pracodawców. Dziękuję bardzo za wywiad i za porcję wiedzy, którą od pana otrzymaliśmy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.